zmęczona i wiecie co, chyba nigdy nie zaczynałam tak późno filmu. Jest 23:42, jak zaczynam już ten film, czyli to będzie po raz pierwszy na kanale i w ogóle po raz pierwszy robię takie coś. Będzie to 24-godzinny maraton czytelniczy, gdzie będę się starała przeczytać jak najwięcej książek czy tam stron, ile mi się uda. Ogólnie zaczyna się to o północy, ale ja już się nie mogłam doczekać, żeby zacząć ten film, dlatego no właśnie zaczynam go tyle wcześniej, jeszcze przed północą. No i na początek nie robiłam żadnego TBR-u. Jedyne co wiem, co aktualnie będę czytać, czyli jest to dokończenie pierwszej części Wiedźmina, czyli ostatnie życzenie chyba. Zostały mi tutaj dwa opowiadania, gdzie tak naprawdę jestem w trakcie przedostatniego i nie wiem, jaki ono ma dokładnie tytuł, bo w spis treści tutaj jak mam, to jest napisane, że to jest koniec świata. Znowu w tekście, jak już jest dalej, jest to nazywane kraniec świata. Także to właśnie aktualnie będę czytać i jestem w miejscu, gdzie jest, powiedzmy, że taki podrozdział szósty. Więc równo o północy będę właśnie to czytać. Mam nadzieję, że ten maraton wyjdzie fajnie. Jeszcze chciałam wspomnieć, że ja tej książki nie mam jako takiej papierowej i no tak naprawdę nie mam pojęcia, co będę czytała dokładnie. Jest książek takich, których nie czytałam, a mam w pokoju, to jest to. Reszta książek, jakie mam, no ewentualnie, no ale to też już kiedyś czytałam, ewentualnie powtórzę jakąś książkę, którą kiedyś czytałam, a tak to mam na telefonie. Pobrane chyba 3 czy tam 4 książki. No i oprócz tego mam jeszcze Empik Go, gdzie no mam też jakieś e-booki czy audiobooki do wyboru. Udało mi się obudzić, miałam 3 budziki na 9, 9.30 i 10. No i przed 10 jest aktualnie. Stwierdziłam, dobra, już się budzę i będziemy czytać dalej, bo wczoraj szłam spać jakoś pewnie po drugiej, bo tak jak mogliście zauważyć, skończyłam Wiedźmina opowiadania. No i powiem wam, że na razie mi się bardzo Wiedźmin podoba i nie mogę się doczekać, kiedy będę czytała kolejną część. No ale że na razie jeszcze nie mam kolejnej, to zaczęłam czytać na Empik Go czwarty i chyba ostatni tom Czarnego Maga i raczej o tym nie wiecie, ale słuchałam pierwsze 3 części, no i nawet mi się podobały. No i jestem ciekawa właśnie końcówki, a że czwarta część nie ma audiobooka, to ją sobie czytam. Jest to Ostatnia Walka. Oj. A jak widzicie, ja mam zmienione na taką czcionkę, tyle słów na stronie, więc dlatego może być, że więcej stron nie przeczytam, ale no, przeczytałam 8% tej książki, czyli patrząc na to, ile tutaj mam słów na jednej stronie, to przeczytałam 71 stron jeszcze wczoraj. No i ja teraz sobie przeczytam rozdział, wtedy będę szła na dół na śniadanie i do Kukisia, bo jak słyszycie, też czeka na dole. No i wtedy dalej będę czytać. Później jeszcze joga. Muszę się ogarnąć, umyć włosy. No i będziemy czytać dzisiaj cały dzień. Po śniadaniu, po ćwiczeniach, po
pościeliłam łóżko. No i teraz jeszcze kupiłam pewien prezent. No a teraz mogę wrócić do czytania książki, tej, o której wam wspominałam, jak się obudziłam, czyli do ostatniej walki, Czarny Mag, ostatnia walka, czyli tom czwarty Czarnego Maga. Powiem wam, że jestem teraz aktualnie na stronie 139, mam przeczytane 16%, no i bardzo mi się podoba. Powiem wam, że jak na razie to chyba druga część, tak średnio mi się podobała. Na razie mnie zaciekawiła, jestem ciekawa, jak będzie dalej. Jest 23.12, no i właściwie jeszcze trochę i się skończy maraton. I w sumie wcale aż tak... widać, że mam tu suche usta. Powiem tak, to jest pierwszy maraton, który robię, pierwszy, który nagrywam. Wiem, że następny będzie lepszy, bo tak planuję następny, bo mi się to bardzo podoba. No i aktualnie jestem w dalszym ciągu przy czwartym tomie Czarnego Maga, czyli ostatniej walce. Jestem na stronie 493 i to, co tu się teraz dzieje, to po prostu... No, nie spodziewałam się, że to się tak zdarzy. Znaczy, przypuszczałam, że ta osoba może być odkryta, ale nie sądziłam, że w taki sposób, tak szybko i nie za bardzo ogarniam, co robi właśnie jedna osoba, czy jej pomaga, czy jednak nie. I czy jej wierzy, czy nie. Także to normalnie nie wiem. Wiem, że na pewno po maratonie będę ją kończyć. Aktualnie mam przeczytane 60% z tego, co tutaj widzę. Ale z tego, co wcześniej robiłam, a wam ani nie nagrywałam przebitek, ani niczego, to zainstalowałam sobie Simsy. No i też sobie trochę grałam, dlatego też no nie czytałam, a podczas tego, jak mi się instalowały, to to czytałam. No i naprawdę na razie mi się to podoba, znaczy powiedzmy, że podoba. Niektóre wydarzenia, co tutaj się dzieją, to tak średnio, ale może dlatego, że trochę kibicuję tej bohaterce. Mam nadzieję, że jej się uda i mam nadzieję, że ta pewna osoba przejrzy na oczy, albo że faktycznie tak się okaże, że tak jest, tak jak ona mówi, a nie, że inne osoby kłamią. Wiem, że ja mówię tak, powiedzmy, że tajemniczo, że pewnie nie wiecie, o co chodzi, no, ale jeśli przeczytacie trzy pierwsze tomy, to tutaj, no i zaczniecie to, no to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Także ja biegnę. Także ja zabieram się dalej za czytanie, bo chcę przeczytać, jak najwięcej mi się uda. Jest już właśnie po północy, dlatego kończymy ten maraton 24-godzinny. W sumie teraz podliczyłam sobie, przeczytałam 614 stron, ale no z telefonu się naprawdę nie czyta także tak dobrze jak normalnie z książki papierowej, dlatego no to też idzie mi trochę wolniej i tutaj mam zmienioną czcionkę, dlatego tutaj mam więcej jej stron. A przeczytane mam 67% tej książki, także ogólnie myślę, że nawet dosyć dobry wynik, bo jestem za połową tej książki, plus dokończyłam jedną, także ja jestem zadowolona. No i mam nadzieję, że filmik wam się podobał, mimo tego, że pewnie on nie będzie długi. Myślę, że na temat książki wypowiem książek właściwie. Że na temat książek wypowiem się po prostu, jak już wstanę rano, czy tam po południu, zobaczymy. Wtedy zrobimy takie ładniejsze podsumowanie niż to, co teraz, a tymczasem ja pewnie dalej będę sobie to czytać. Oczywiście to już nie będę liczyła pod maraton, ale chcę sobie przeczytać dalej, bo to, co tutaj się teraz dzieje, to ja jestem jak co? I jak to się mogło w ogóle stać, to po prostu za dużo się wydarzyło naraz teraz, więc no ja się wciągnęłam, idę czytać dalej, idę się umyć, ogarnąć i wtedy spać. No a na temat
książek opowiem wam jutro po prostu. Właśnie sobie montuję ten film, który mogliście zobaczyć do tej pory. W filmie mówię, że wypowiem się na temat książek, które przeczytałam i oczywiście tego nie zrobiłam. A wiecie dlaczego? Bo później po nagraniu tego maratonu stwierdziłam, że a może jednak go nie opublikuję, że pewnie nie wyjdzie fajnie i tak dalej. No, później stwierdziłam, że w sumie skoro mam gotowy filmik, to dlaczego by go nie zmontować? No i wyszło, że ma ponad 10 minut. Także i tak jest długi i wcale nie jest aż taki zły, jak myślałam, że będzie, więc no, zobaczycie go na YouTubie, bo właśnie to oglądacie. No ale na temat książek się nie wypowiedziałam, no i po prostu zachęcam was do obserwowania kanału, bo wtedy będziecie widzieli, nie wiem kiedy ja to nagrywałam, będziecie widzieli w podsumowaniu czytelniczym danego miesiąca, tam najprędzej. No i tak jeszcze dodam od siebie, że czwarty tom skończyłam tej samej nocy. I czy mi się podobał? Tak? A więcej dowiecie się z filmu innego. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.